Halo, halo, budowa wjeżdża! Budowa! Budowa! Au! Au, au! Głowa w betoniarce! Witam, żebym nie pomylił dni, bo to jest po 11, czyli dzisiaj jest piątek, nie poniedziałek, bo to się lubi mylić. I co, mamy już ocieplone, druga warstwa kleju nałożona, rozebrane to robiliśmy w środę, w czwartek było wolne, żebym właśnie nie pomylił tych dni, bo później lektor będzie musiał się z tego tłumaczyć. Jak widać, no ściana trzchnie cały czas, tu jest oblana wodą, opłukana. No i co, tu mamy przygotowane pod zalewanie, tamta kupeczka piachu znikła. Dzisiaj się tu bawiłem ze 2 godziny, żeby ją przewieźć. I jest tutaj taka decyzja inwestora, żeby to tu składować, on sobie to później wywiezie, zresztą tu jeszcze będziemy robić podjazd, a na razie musimy zalać to, a też jest problem z tym betonem, kurde. Także będziemy to na pewno zalewać na raty. Myślałem, że tutaj jeszcze trzeba będzie dowozić, a tu jeszcze trzeba wywozić. Za gruba tutaj nie sypiemy, także no mi się wydaje, że ta zagęszczarka starczy. Lejemy to jeszcze wodą. Maksymalnie gdzieś tam może z 20 cm było dosypane. Tu na tym podjeździe trochę grubie jest, ale to też było wyciągane, jeżdżone ładowarką. Nie powinno się nic dziać. Z takich ciekawszych rzeczy to tutaj będziemy leli B25, 12 cm grubo. Kurde, ktoś się pytał. Wstępniak chyba, taki pan z takim nickiem. Kurtka jakiej firmy, no musiał się teraz rozebrać z niej, żeby wam powiedzieć. No kurtka jak kurtka, ciepła jest, nie przewiewa. Zresztą dzisiaj nie jest źle, jest trochę mgły, ale jakoś to... I majstrowi brak posłów. Zaciął się. Najważniejsze to, żeby mrozu nie było. No nic, muszę tu wyciągać. Tam jest niwelator. Tyczka i skrobanie, tak jak to było na hali tej dużej. No i tu jeszcze 2 cm, no to jeszcze idzie to uskrobać, ale już więcej, no to już jest tylko łycha ratuje nas. No nic, brać się. Czekamy w ogóle na beton na koniec. A dzisiaj gruszka ma jedna dojechać. No. Także prawie tą ścianę byśmy tutaj ogarnęli. Do końca tej ściany tu po lewej. No to wyciągamy. Stój, zagęszczarka. Myślałem, że uderzy. I znowu koszta dla firmy. Robię taką hałdę między hałdem, między filarami, żebym mógł to zebrać. Bo wiadomo, jak się przejeżdża przez to, to ładowarka pływa. O, i to nic nie daje, bo lewą stroną dziura, a prawą oczywiście muszę uważać, żeby tej ściany nie przywadzić, bo by byłaby wtopa jak cholera. Tą ścianę opanowaliśmy, 4 naciągało, to ją opanowaliśmy, ja wiem, 4-5 godzin. Co, kurwa? Ostatnio coś mało tych wyświetleń jest, nie wiem, czy przez to ocieplenie, czy majster popylinę robi, że nie chce cię oglądać, nie wiem. Może to ocieplenie, bo to takie jest, no. W sumie za dużo się nie dzieje, nie? 1, 2, 3 odcinki to już jest, zaczyna się nudzić. No jeszcze tam z tą budową tego domu, no, może coś się zacznie dziać w przyszłym tygodniu. No chcę tu też zrobić, bo wszędzie chciałbym zrobić, ale nie wszędzie się da. Nie jest nasz też jakieś tu 2 brygady potężne, tylko
mała firma. Rajdołek, jak ja to mówię. Dobra, beton przyjechał, no tak to wygląda pod gruszką. No coś rozpycha, ale ogólnie to moim zdaniem jest dobrze zagęszczone. Muszę ten wziąć, niwelator ustawić i bierzemy się. I co, ty chcesz całą szerokością, czy? No dobra, to przyleję. Mam wolny tak, rozgarniają, nie? Ale co, od razu całość? No nie, jak chcecie, to na teraz. Ciężko będzie. Albo od jednego każdego drugiego. Dobra, rozstaw się, pojedziesz do przodu i pewno na dwa razy to chapa. No dobra, mój punkt odniesienia to jest ta stopa. I też biorę to na gratki, kurwa, nie wiem czy mi teraz złapie ten niwelator. No jest, dobra. Dobra, 0, 2, 0, 0. Przyjechała druga sztuka. Który to? Ja. Ej, ta spoko. Dlaczego sznurek został zalany? Tu mam deskę wyżej. Nie szukaliśmy już tego poziomu na tej desce. To po prostu trzeba trzymać poziom. Mało. Mało. Tak jak teraz. Tam jest Skończone, Telemeister tutaj gładzi, ciekawe czy mu starczy tego kołka. No i
hours later. Wylaliśmy 3 i na dzisiaj koniec. Tu trochę poprawię jeszcze i to by było na tyle. Długo poprawiać, aż się coś puknąć.